Zalew Kultury. Sport i rekreacja. Fundacja. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza do udziału w konkursie grantowym Small Grants. Najbliższy termin składania wniosków upływa 1 czerwca, kolejny 1 września. Fundusz wspiera projekty m.in. z zakresu współpracy kulturalnej i naukowej, a także promocji turystyki. Priorytetem funduszu jest dotowanie projektów przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konkursie na scenariusz zajęć dydaktycznych o historii, teraźniejszości i współpracy tych krajów. Celem konkursu jest stworzenie i udostępnienie do publicznego wykorzystania nowych materiałów dydaktycznych w języku polskim i ukraińskim, które pozwolą polskiej i ukraińskiej młodzieży lepiej poznać realia życia najbliższych sąsiadów, wspólną historię oraz będą popularyzowały współpracę polsko-ukraińską. Eksperymania. Uczniowskie eksperymenty. To konkurs przeznaczony dla uczniów w wieku od 10 do 20 lat, organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Petrochemicznych w Europie. Raporty zawierające filmy wideo lub zdjęcia ilustrujące przebieg badań można umieszczać na stronie Eksperymanii do 31 maja. Zwycięzcy otrzymają odtwarzacze MP3 i zaproszenie do Brukseli. Podczas dwudniowego pobytu odwiedzą laboratorium chemiczne i spotkają się z naukowcami. Sens takiej instytucji jak nasza właśnie polega na tym, aby przychodzili tutaj ludzie, którzy mają pasję, którzy mają pomysł, aby siebie realizować. Natomiast my mamy ludzi i zaplecze, które pozwala te ich pomysły ubrać w realne projekty, zdobyć na to właśnie środki finansowe. Energetyka od 96. Tworzę 17 lat, prowadzę swój teatr autorski. Uprawiam metaforę, właściwie mój teatr jest metafora wizualna. Od 5 lat wprowadziłem taniec, więc dużo z tańca teraz korzystam. To jest teatr wizji, teatr plastyczny. Ale ponieważ jestem poetą, publikującym również, to ta poezja przeszła na mój teatr. Przeważnie inspiracją dla moich spektakli jest muzyka. Tych grup teatralnych jest kilka, bo wydaje mi się, że sukces Mariana Bednarka, czyli jego teatru sztuki, spowodował, że ci wszyscy jego młodzi aktorzy, mając również profesjonalne wykształcenie w tej dziedzinie, również zaczęli otwierać swoje grupy teatralne, żeby prezentować tutaj na szerokim spektrum wiele różnych cennych rzeczy właśnie związanych z tańcem, teatrem. Więc tworzą się naprawdę rzeczy na najwyższym poziomie. Nastaw sobie tą pierwszą barwę. Teraz oraz rytm i zagramy z lewą ręką. Począwszy od wszelkich kół zainteresowania, które mamy, jest ich, można powiedzieć, kilkadziesiąt. To naprawdę bardzo wielkie imprezy, takie jak Rybnicka Jesień Kabaretowa czy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej. To są już wielkie ogólnopolskie imprezy, które osiągnęły, można powiedzieć, wielkie sukcesy nie tylko tutaj w naszym mieście, ale w całym kraju są już znane i przyjeżdżają na nich publiczność nie tylko właśnie z regionu. Siedzibę tutaj w klubie Energetyka ma Związek Polskich Artystów Plastyków Oddziału Rybnicko-Raciborski. Co miesiąc robię wystawy. Młodzież przygotowuje do liceów plastycznych i na wyższe uczelnie. W zeszłym roku kilka osób dostało się do Cieszyna, do Instytutu Sztuki, na grafikę do Katowic, kilka osób do Raciborza.
100% uczniów, których przygotowywałam do liceów plastycznych, szczególnie do Bielska, to wszystkie się dostały. Oprócz tego mam grupę młodzieży i dzieci, która po prostu przychodzi, żeby sobie porysować i pomalować. Zalew Kultury, wydawany przez Fundację Elektrownię Rybnik, działa już 3 lata. Jest to bezpłatny almanach, który skupia wiele różnych rzeczy, począwszy od literatury, po recenzje, sprawozdania muzyczne. Wszystko to, co wiąże się z tym, co interesuje młodych ludzi. Na rzecz Zalewu Kultury działają młodzi wolontariusze. Są to przeważnie studenci, dla których jest to taki początkowy warsztat przed może prawdziwym spotkaniem się z gazetą na wyższym poziomie, więc to są takie dla nich próby. Po raz trzeci mamy wielkie spotkanie dotyczące wszystkich, można powiedzieć, fanów właśnie tej gazety. Spodziewamy się około 300 osób, którzy będą chcieli razem z nami na koncercie 7 czerwca właśnie świętować 3. rok powstania tego pisma. Fundacja posiada 2 budynki. Pierwszy to Klub Energetyka, czy taki typowy dom kultury. Drugi to kryta pływalnia. Tam mieszczą się 2 baseny i rehabilitacja. Oprócz tego mamy korty. I w tych obiektach prowadzimy działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną. Fajną i ciekawą formą jest fitness klub, który składa się z nowoczesnej i świetnie wyposażonej siłowni oraz sali aerobowej, gdzie prowadzimy zajęcia stepu, aerobiku. Mamy grotę solną, na samym basenie prowadzimy aquaerobik. Finansowanie główne to elektrownia Rybnik, która daje nam jakby taką dopłatę budżetową. Natomiast cała ta działalność rekreacyjna i pożytku publicznego odpłatna służy temu, aby pozyskiwać pieniądze. Natomiast imprezy kulturalne i sportowe założyliśmy sobie kiedyś, że będziemy je robić w ten sposób, że taka impreza musi mieć jedno finansowanie zewnętrzne. To finansowanie zewnętrzne są pieniądze Unii Europejskiej, takie programy jak program Młodzież w Działaniu, Interreg, czyli współpraca polsko-czeska. Ostatnio mieliśmy projekt, który był dofinansowany również z Fundacji Polsko-Niemieckiej. I dopiero te 3 źródła finansowania pozwalają nam sprawnie realizować cel, do jakiego zostaliśmy powołani. Fundacja powstała w roku 2004. Głównym fundatorem była elektrownia Rybnik. I właściwie można powiedzieć, że fundacja jest jej częścią, a przede wszystkim wpisuje się w jej program zrównoważonego rozwoju. To znaczy elektrownia od samego początku miała ambicje, że oprócz produkcji prądu, co jest jej celem podstawowym, chciała również mieć wpływ na otoczenie społeczne, organizować życie kulturalne i sportowe. Robimy to dla tych ludzi, którzy chcą przychodzić do nas, którzy się tym cieszą, których jest to pasja, mogą się rozwijać i wiele jest takich przypadków, że ludzie zaczynają od jakichś kół zainteresowań, później poświęcają coraz więcej temu czasu, aż w końcu zajmują się tym profesjonalnie. I jest to taki, można powiedzieć, sposób nawet na ich dalszą drogę życia. No i efektem tego wszystkiego są właśnie te dyplomy, które znajdują się w korytarzach tego budynku. W następnym programie sprawdzę, czym zajmuje się Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin.